just yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Z okazji Dnia Nauczyciela przeprowadziliśmy wywiad z kilkoma członkami grona pedagogicznego. Zapraszamy do oglądania. Niech no sobie przypomnę. Chyba najlepszym prezentem były bilety na występ zespołu takiego perkusyjnego Stomp. No, to było parę lat temu, ale to było dla mnie niezapomniane. Szczerze mówiąc, no, 4 razy byłem wychowawcą, to tych prezentów się tam nazbierało, ale w sumie jakiegoś takiego szczególnego, który bym zapamiętał. Zazwyczaj to pamięta się te, które się dostaje na koniec, jak się kończy pracę z daną klasą. A tutaj, no szczerze mówiąc, no, nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś szczególnego. Zazwyczaj to są kwiaty, jakieś coś słodkiego i tak nic szczególnego, to bym zapamiętał, to nie mogę sobie przypomnieć. Bukiet chryzantem. Słyszałam, owszem. Był to bardzo dawno temu, ale ponieważ nie można było do sal wchodzić z odzieżą wierzchnią, jedna z pań nauczycielek poprosiła, żeby młodzież rozebrała tak zwaną odzież wierzchnią i nastąpiła tutaj konsternacja, ponieważ chłopcy rozebrali się do pasa i poszli na lekcję tylko w spodniach. Co było ogromnym zaskoczeniem dla nauczyciela, ale spełnili oczekiwania? Spełnili. Zdjęli odzież wierzchnią? Zdjęli. Ja mam zawsze klasy wzorowe. I nikt niczego nie zrobił złego, chociaż pan nie było. Uczeń przyniósł mysz na lekcję, bo spodziewał się, że podążając tropem dziewczynek wskoczę na biurko. Wybryk. W zasadzie nie było żadnych wybryków. Sobie nie przypominam. Zawsze są potulni, zdyscyplinowani, bez problemów. Matematyka, niestety. Historia. Wszystkie lubiłem, ale no. Szczerze mówiąc, może tak kontrowersyjnie, wychowanie fizyczne. Języka rosyjskiego. Czerwony. Niebieski. Najlepiej czerwony, ale jak będzie niebieski. Niebieski. Chciałbym powiedzieć, że się nie bałem, ale to nie byłaby prawda. Pani profesor Kolano uczyła mnie języka rosyjskiego, na szczęście tylko przez rok. Kiedy byłam uczennicą 6 ale najbardziej bałam się pani profesor od języka rosyjskiego Janiny Kolano. Mój strach przejawiał się w tym, że traciłam umiejętność ocien haroszego udarienia. Zdarzało mi się, że nie widziałam tekstu, który miałam przeczytać. No i byłam częstą bywalczynią toalety w celu usunięcia makijażu przed lekcją. Prawy, chociaż nie, lewy, bo jestem lewonożny, to może lewy, tak? Chociaż nie wiem Twixów. Najpierw prawy. Od lewego. Moc teleportacji. No nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, to jest za trudne pytanie.
Ja myślę, zostawmy ludziom, którzy mają supermoce, niech oni działają. Teleportacja. Jak Kurt Wagner w X-Menie. Chciałabym latać. Jajo na twardo. Paruwa. I suchy chleb. Nic, bo jestem na diecie. Brak śniadania. Katarzyna. No tu nie będę odkrywcza, ponieważ moją pierwszą sympatią i jedyną do tej pory był mój mąż, czyli Dariusz. Czy więc nie pamiętam. No to strzelę. Krystyna. Krystian. Fizyka to wszystko. A dla mnie to najlepszy sposób, żeby poznać to wszystko, najbardziej mi odpowiadający. Można próbować podejść w skali makroskopowej, można podejść od organizmów żywych, można jakoś poezją, ale dla mnie fizyka to jest największa poezja wszechświata, dlatego właśnie tak. Historia jest długa. Zakochałam się w mojej polonistce w czwartej klasie szkoły podstawowej. Nazywała się Maria Gulcz. Była niesamowitą osobą i już od czwartej klasy szkoły podstawowej wiedziałam, że będę nauczycielką języka polskiego. To jest coś z gramatyki? No tak, no to z języka polskiego. Część zdania oczywiście. Czy część mowy? Nie, zdania. Zdania. Dopełnienie to jest część zdania, która odpowiada na pytania kogo, czego i należy do grupy orzeczenia. To jest dopełnienie, to są wszystkie pozostałe przypadki z możliwego zbioru, oprócz jakiegoś tam zbioru, który dopełniamy. Mężczyzna. W zasadzie to staram się nie unikać żadnej okazji do ćwiczenia i jednocześnie też nie organizować sobie specjalnie ćwiczenia, po prostu wprzęgam aktywność w swoje życie. Ale jeżeli już miałbym to nazwać, to trenowałem i trenuję karate kyokushin, jiu-jitsu japońskie, triatlon, chociaż nie, może inaczej. Jazdę na rowerze, bieganie i tyle pływania, żeby się nie utopić. Oczywiście, że wiem. Dziewczyna, o względy której zabiega Tomasz Zabrocki i Jakub Fanczura. Paulina? Jeszcze się nie zdążyłem nauczyć, ale dziewczyna. Oczywiście Paula Pietryga. Mickiewicz. Bardzo dobrze. W zasadzie to ja nie mam pracy. Ja mam tylko pasję. Moja nauczycielka od fizyki, jak byłem jeszcze w szkole na waszym miejscu, powiedziała do naszej klasy: znajdź pracę, którą pokochasz, to nie przepracujesz w życiu ani jednego dnia. I ja tak mam. Jeden i drugi nie miał racji. Tyle powiem. Kto to był Newton? No jak miło. Widzieć tą młodzież taką rozpromienioną, zadowoloną. Jestem podjarany, że będę uczyć i jednocześnie chcę zdążyć na lekcję. Zrobię wszystko, żeby się nie spóźnić.
że to moja ulubiona praca. Myślę, że mocno mnie przytul. To jest książka dotycząca wychowywania dzieci, ich potrzeb i rozjaśnia rzeczywistość, łamie stereotypy tak jak mógłby podręcznik od fizyki. Ulubiony autor? No, wielu jest tak wspaniałych. A Coben? Stephen King. Adam Mickiewicz i Stanisław Wyspiański. Uwielbiam dziadować, omawiając dziady część trzecią, a później po takim dziadowaniu imprezujemy na weselu w Bronowicach. Now you know it.